Czy jakieś propozycje na wieczór z najbliższymi? To pochodzi. Dobra, siemanko, taka wrzuta. W sumie to idealny moment nagrywania wam mojej elewacji pod halogen. Także nie ukrywam, że wiecie co było, a było tragicznie. Chciałem wam pokazać, jak Magdy Wujek wyrównał, walczył z tą strukturą, bo tego inaczej się nie da nazwać. To trzeba było perfekcyjnie zatrzeć, a gdzie niegdzie wiadomo, gdzieś tam podciągnąć, lekko szukać, żeby to wszystko wyprowadzać. Trzeba mieć mistrzowską rękę do tego. Dobra, ale słuchajcie, to tyle chwalenia, schwalenia, bo efekt mnie powala, powiem wam, na to co było, na to co tam próbowałem szlifować i co tu się działo, to sztosik, nie? Dobra, no to lecimy, słuchajcie, no ja ogólnie wam za dużo nie nakręcę, bo wieszam lampy. Dzisiaj rury wleciały i jak widzicie, są zamontowane na gotowca. Tutaj odpływ mnie czeka niedługo, w bardzo krótkim czasie. Rury, wszystko, materiał już jest zakupiony, tylko wiadomo, trzeba z tym polecieć. Tutaj wieszam pierwszy, słuchajcie, halogenik. Ten. Podłączam go, dobra. Nie przedłużając. Lecimy. Przy tym była sprawdzana elewacja, przy tym świetle. Tak wam podświetlałem, jakkolwiek nakręcałem. Pod każdym kątem wam lecę, także z odpaloną kamerą idę na boki. Wklejam się w stronę, jest godzina 20, jest bardzo szarawo. No szarawo jest, nie? Na pewno już lampy się zapaliły miejskie. Tak to słuchajcie wygląda. Tutaj słuchajcie, gdzieś jeszcze walczyłem z wielką bułą największej elewacji, mimo to, że prawie ustarłem do siatki, bo siatkę zobaczyłem delikatnie. Przestałem trzeć, wam powie, nałożyłem już tylko gruntu i słuchajcie, jeszcze łata lekko pływała, a zobaczcie, tego nie widać, a łata pływała. Także co ten kamień zrobił i ręka fachowca? Zobaczcie, przecież to aż niesamowite. Dobra, lecimy dalej z tematem, kładziemy halogen centralnie pod i puszczam wam. Tak ta elewacja wygląda. Słuchajcie, powiem wam tak, to jest elewacja pod halogen. Spróbujcie tego u siebie i powiedzcie też, że tak dobrze macie. I bez sfirowania, że mam igłę, bo ja wam igłę pokazałem w biały dzień, jak wygląda, co dla niektórych w poprzednim filmie. A co dopiero pod halogen, bo halogen by się zaciął. Dobra, tak to kochani wszystko wygląda. Pamiętajcie, że ta ściana fizycznie, ona nie dało jej się wyciągnąć już na poziomicy. Pływało. Gdzie nie przyłożyłem, buły pływały. Trzeba wziąć na to dużą poprawkę. Bardzo dużą, bo co innego jakby były, nie byłoby żadnej buły, tylko wklęsnięcia, no to wiadomo, żeby było na płachtę wyprowadzona. Także najgorszą ścianę pod halogenik, myślę, że jest naprawdę spoko. Nikt sobie i tak nie podświetla tak halogeny jak ja tutaj. Znaczy ja podświetlałem, dlatego to wszyscy widzieli, że jest bardzo źle zrobione, ale ogólnie ludzie nie podświetlają 10W, bo to jakbyście założyli światło smugowe 100W starej żarówki. Te 10W LEDów. No i dobra. Tak to wygląda. Ja wam pokazałem wszystko. Zakładam dzisiaj halogenik, tylko tak dla zasady, bo rynny były wstawiane i następnym razem lecę do założę te lampy. Wiadomo, wrzuciłem 1W. Nikt nigdy elewacji nie podświetla i ja też nie będę, bo w komentarzu mi pisaliście, że się zakłada 1W i poszedłem na internet i faktycznie nawet doczytałem, słuchajcie, że to są żarówki elewacyjne. Także mówię, wow, dobra, to zobaczymy, jak one naprawdę świecą, jak są do tego przeznaczone. To do następnego filmu, cześć. Siemanko moje szczurki w ten nowy dzień. Od razu wam powiem, co się dzieje, bo już jest godzina chyba, nie wiem, 10:00 i już tam troszeczkę podziałałem. I teraz wam powiem, jak to wszystko wygląda. Jadę odwieźć 4 wiadra tego kaparolu, za które dałem 1180.
ponieważ jest więcej. Jest, to mi zostało, także to oddam. Słuchajcie, jadę też oddać od razu klej do Leroya. 50, tu jest 50A. 54, nie wiem. I słuchajcie, no i tak to wygląda, że starczyło mi tych wiaderek. Zostało mi jeszcze 1,5 wiadra. Tu jest pełne nieotwarte, tu jest połówka. Także kupiłem dla bezpieczeństwa. W sumie to miałem mieć obliczone, żeby troszeczkę brakło. A jednak było tak dane, no, że powiem, idealnie. Dobra, słuchajcie, zaczynam podbitkę. I od razu wam powiem, żebyście sobie zdali sprawę, że ja nie pracuję, ale robię dom i oszczędzam nie tyle, co bym zarobił gdzieś w pracy jakieś, nie wiem, 200-300 zł dniówki, bo tutaj tak jakby zarabiam w tysiącach, ponieważ robię ten dom, nie płacę za fachowców, to są o wiele większe pieniądze i lepiej mi się kalkuluje, jakbym miał iść do pracy gdzieś, zarobić jakieś psie pieniądze, słuchajcie, i do tego, mówcie mi szybko, wydać je tutaj na fachowców. No dobra, no to zaraz wam powiem, żebyście mieli obrys. Podbitka tego dachu. Podbitka tego dachu, mam pisemną wycenę na ponad, lekko ponad 20 tysięcy złotych z plastiku w antracycie, czyli grafit. Oni tam nie mają tak antracytu, tylko ten pod nazwą grafit. Słuchajcie, dzisiaj miałem wyliczenia kompleksowo wszystkich, jakby wszystkiego sobie policzyłem, wszystko materiałów, ile jest potrzebnych. Troszeczkę się doszkoliłem mniej więcej, jak to ma wszystko wyglądać. I pojechałem do hurtowni i kupiłem wszystko potrzebne mi na dach, żebym zbudował stelaże, podbitkę, wentylacyjne, zwykłe, wszystko kupiłem. Dzisiaj ten transport do mnie wleci po południu, bo akurat prawie wszystko mieli na miejscu, oprócz tam jakiejś podbitki dziurkowanej, którą sobie przewiozę w Hondzie, bo ona ma 3 metry, także zmieszczę. Transport mnie kosztował 100 zł. Mniejsza z tym. Do czego ja zmierzam? Za cały materiał dałem 4300 zł. 4300 zł. To słuchajcie, brakuje jeszcze 4300, no to tam 15700 brakuje do tej wyceny, czyli 15700. No to w tych pieniądzach co? Zakupiłem jeszcze poziomicę 80 cm za 65 zł, bo będzie mi potrzebne, żebym się zmieścił tutaj w tą niecały metr prześwitu. I zawijam się jeszcze po ukośnicę, która jest mi potrzebna do cięcia kontrłat. Także nie wiem, ile wydam za ukośnicę, liczę tysiaka, może będzie gdzieś tańsza, może będzie ciutkę droższa, nie ma znaczenia, po prostu ją kupię i będę miał już jakby wszystko. No i z tatą nabieram swoich sił i próbujemy robić sami tą podbitkę. Jeżeli się uda, no to jakby nie patrzeć, no to jest tam te minimum 14 tysięcy w kejdzie, w kieszeni. Wow, zobaczymy, ile to zejdzie. To jest dla mnie priorytet, żeby Pawełkowi rusztowanie oddać z Riva But. Od razu polecam go, robi tynki. Tu jest jego numer telefonu. No i też Leszka, który robi ogrodzenia. Jak widzicie, tutaj ta balustrada jest zrobiona i dwa żugowniki z tyłu. No i najprawdopodobniej będzie robione przednie ogrodzenie, czyli metal kuty przez niego, czy tam spawane. Zobaczymy. Szukam firmy też, żeby mi zrobiła przednie ogrodzenie. Mógłbym się w to sam pobawić, nie ma filozofii, ale po prostu wiem, że podbitka mnie zje czasowo, dlatego chciałbym wziąć firmę, muszę znaleźć ją bardzo rzetelną, nie interesuje mnie firma Krzak, ponieważ ja już widziałem wykonawców co niektórych i widziałem ich robotę i podjeżdżałem, tak jak wiecie, ludzie się budują, za każdym razem gdzieś, gdzie robili przednie ogrodzenie, się zatrzymywałem i z nimi rozmawiałem i widziałem, mimo to, że jeszcze nie zacząłem swojego przedniego ogrodzenia jakby robić, ale już widziałem błędy popełniane przez tych wykonawców. Mało tego, podjeżdżałem do wykonawców gdzieś, gdzie te bloczki były rozsadzane przez mróz i wysadzane wręcz, także też to wszystko widziałem, też z tymi ludźmi rozmawiałem, także ja sobie nie mogę na to pozwolić. Ja jeżeli szukam, to szukam porządnej firmy i zobaczymy, czy taka mi się po prostu
trafi. Tak to wygląda. Wszystkiego sam nie zrobię, bo już mam dosyć tej budowy, ale dużo rzeczy gdzieś, gdzie mogę zaoszczędzić, jeszcze pocisnę. Bo wiecie, też chcę się zrywać i zacząć zarabiać potężne siano, bo moje bitcoiny się kończą. Dobra, to na tyle i do następnej wrzuty. No dobra, kochani, ja jestem gotowy na całą podbitkę. Kupiłem właśnie maszynę. Największa, jaka była w sumie, to wziąłem. Była jeszcze inna, ale wszystkie były mniejsze. Ta była najdroższa i największa. Firma dla mnie nie ma znaczenia, po prostu tak jak mówię, największa, 1600 z grosikiem za nią dałem, także jestem w pełni gotowy, taka aktualizacja i działam dalej. No dobra, moje gołąbki, tak szybko wam wrzucam wrzuteczkę, że sprzątam w garażu, bo jedzie materiał, też będę musiał go gdzieś ułożyć. Tutaj do mnie przyszedł, też nie ukrywam, niwelator, za który zapłaciłem 319 zł. No i powiem wam, no co, no takie główienko poschowane z kątowników, płaskowników, jak się zwał, tak się zwał, za to trzeba było tyle zapłacić. No i co, będę robił tym trawę, czyli zakłada się kija, słuchajcie, i się jeździ jak grabiami i się równa teren, tak to wygląda. No dobra, wrzuteczka tak szybko. Zaraz, chwilę, tutaj mam same śmieci. Dojechała podbitka, dojechały łaty. I teraz tak, powiem wam od razu, że jedna podbitka ta nie jest dla mnie do zaakceptowania, ale kierowca za szybko odjechał, zanim się zorientowałem. Normalnie to jest jakiś banan, słuchajcie, zaraz wam pokażę, czekajcie, bo ja tu z kamerą walczę też. O, banan się zrobił, nie? Powinna być równa, taki mi coś przywiózł, ja nie wiem, dlaczego w ogóle to wsadzili. No i taką miotkę jedną, słuchajcie, krzywa, zobaczcie, jaka krzywa jest, nie? Jak leci po łuku ta jotka. To jest dla mnie nie do zaakceptowania. Także te dwie rzeczy będę oddawać, bo będę jechał jeszcze po podbitkę inną. No a tu w kartonie, no już są, wiadomo, proste, nie? Proste jak strzała. Także te są ok. To nie jest ta strona, także... Oj! O! Ta strona, nie? Podbiteczki. O! Tak wygląda. Tak wygląda równa podbitka, słuchajcie, moja równa podbitka. Nie krzywa. Tu jest wypaczona, nie wiem, co mam z tym zrobić. Żelazkiem podgrzewać, żeby wróciła do swojej tej? Albo to? Także nie mogę się dodzwonić do firmy, żeby ich poinformować, że w piątek im to zwrócę. Bo w piątek będę jeszcze jechał odebrać te panele. Także tak to wszystko u mnie wygląda. Dobra. Podbiteczka dojechały, łaty dojechały. I będę się zabierał za robotę, rozkładał rusztowanie i zasuwał, i będzie się działo, i mam nadzieję, że zaoszczędzę, no ile tam, 4300 i 1600, 5700, no plus śruby 300 zł, no 6 koła, 14 koła, mam nadzieję, że zyskam. Zobaczymy, w ile czasu te 14 koła zrobię. Jak zrobię podbitkę w 7 dni, no to jestem do przodu, 14 koła w 7 dni. Bardzo proste. Dobra, do następnej wrzuty. Słuchajcie, ja kończę ten film. Jestem tu z rodzinką moją, kochaną. Kurwa, mamy tutaj zakupy, bo byliśmy. Hej. Chcesz co? Dobra, ale zrób jak jeden raz. I co mogę wam jeszcze pokazać? Trochę tam zrobiliśmy. Także od razu wam to przyświecę. I w sumie następnego dnia zobaczycie, jakie są postępy dalej. A, 8 razy 8 to 3, 4. Zobaczcie, kochani. Z tatą zbudowaliśmy stelaż. Tutaj już kawałek podbitki się przymierzamy. Jak to fizycznie, finalnie ma wszystko wyglądać, jak będziemy zakończać. Takie drobne robótki, kochani, także my lecimy na spontanie i do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się, robaki.